W niedzielnym biegu pamięci żołnierzy wyklętych, który po raz pierwszy odbył się w naszym regionie, a dokładniej w Raciborowie, wzięło udział 100 uczestników z naszego województwa. Imprezę rozpoczął bieg honorowy na dystansie 1963 metrów, który symbolizuje datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, Józefa Franczaka, pseudonim Lalka. W międzyczasie uczestnicy zawodów mogli ogrzać się ciepłą grochówką i kiełbasą prosto z ogniska. W samo południe rozpoczął się bieg główny na 6 km. 5, 4, 3, 2, 1, start! W którym to najlepszym oraz jednocześnie najszybszym zawodnikiem okazał się pan Piotr Goździk ze Zgierza. Najlepszą zawodniczką natomiast została pani Angelika Szczepaniak z miejscowości Rąbień. Nagrody najwytrwalszym wręczyli senator Przemysław Błaszczyk, wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak, wójt gminy Kutno Jerzy Bryła oraz Jacek Saramonowicz ze starostwa powiatowego w Kutnie. W ogólnopolskiej akcji biegu pamięci żołnierzy wyklętych udział wzięło 320 miast w całej Polsce i szacuje się, że tropem wilczym pobiegło około 70 tysięcy osób. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak.